Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku i zapraszam do wysłuchania historii dwóch zbrodni, które mogą mieć ze sobą jakiś związek, ale niekoniecznie. Nim jednak przejdę do omawiania sprawy, chciałam Wam przypomnieć, że co 5000 subskrypcji na kanale pojawiają się 5-dniowe maratony kryminalne, więc jeśli macie ochotę na kolejny maraton, to zapraszam do subskrybowania kanału. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi do kolejnego maratonu. Ale nie przedłużając wstępu, zapraszam Was już na kolejny odcinek. Pani Danuta Wojtczak mieszkała wraz ze swoim mężem Czesławem oraz dwoma synami, Jackiem i Stefanem, w Łagiewnikach Nowych koło Łodzi. Stefan, młodszy z synów, był studentem, natomiast Jacek miał żonę oraz dzieci i wszyscy razem mieszkali w domu przy ulicy Smardzewskiej. W 2006 roku pani Danuta miała 68 lat, była emerytką. Całe swoje życie pracowała jako pielęgniarka, był to jej zawód wyuczony. Po przejściu na emeryturę sporo czasu poświęcała pracując w przydomowym ogródku, a jeszcze więcej energii wkładała w opiekę nad schorowanymi starszymi zakonnikami z miejscowego klasztoru. Ponadto pani Danuta chętnie uczestniczyła w pracach porządkowych w kościele i każdego dnia uczęszczała na msze święte. By dostać się do kościoła ze swojego domu, kobieta musiała pokonać pieszo dystans 1 kilometra. Część tej trasy wiodła przez las i choć dziś jest to droga asfaltowa i oświetlona, to przed laty tak nie było. Biegła tam tylko droga gruntowa, a wzdłuż trasy nie stały latarnie. 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II i z tej okazji każdego drugiego dnia miesiąca w sanktuarium świętego Antoniego Padewskiego w Łagiewnikach Nowych odbywały się wieczorne msze święte w intencji zmarłego papieża. 2 października 2006 roku również miała odbyć się taka msza, i tego dnia pani Danuta wyszła z domu około godziny 7:40 rano, udała się pieszo do klasztoru, gdzie zajęła się opieką nad zakonnikami, sprzątała również teren wokół kościoła. Udała się również do schroniska świętego brata Alberta, gdzie pomagała w pracach porządkowych oraz zajęła się praniem. Do domu wróciła około godziny 13:00. I nie tracąc czasu zajęła się pracą w przydomowym ogródku. Jak zwykle dzień minął kobiecie bardzo pracowicie. Wieczorem usiadła z synem przed telewizorem, obejrzeli wspólnie jakiś film, a o godzinie 21:30 miała się rozpocząć msza święta w intencji papieża. Wybierała się na nią zarówno pani Danuta, jak i jej mąż Czesław. Mężczyzna był schorowany. Miał problemy z chodzeniem. Dojście do kościoła zajmowało mu zwykle dużo więcej czasu niż żwawej żonie i w związku z tym pan Czesław wyszedł z domu mniej więcej kwadrans przed żoną, opuścił dom około godziny 20:50 i wolnym krokiem udał się w kierunku kościoła. Pani Danuta wyszła z domu mniej więcej o godzinie 21:05-21:10. Kiedy rozpoczęła się msza święta, mąż zaczął się nerwowo rozglądać po kościele w poszukiwaniu żony. Nigdzie jej nie widział. Bardzo się zdziwił, że nie pojawiła się w kościele. Szykowała się do wyjścia i nigdy wcześniej nie opuściła mszy w intencji papieża. Kiedy pan Czesław dotarł do domu po mszy świętej, zapytał synów o mamę, a ci równie zdziwieni odpowiedzieli, że mama wyszła z domu krótko po nim. Tamtego dnia między panią Danutą a jej młodszym synem Stefanem doszło do sprzeczki. Stefan miał jakieś problemy na uczelni i kobieta w związku z tym zdenerwowała się na niego. Rodzina pomyślała, że może pani Danuta pojechała do swojej mamy, żeby zdystansować się od sprawy i że wróci,
jak tylko ochłonie. Uznali jednak, że o tej porze trudno byłoby kobiecie dostać się dokądkolwiek, dlatego postanowili podjąć natychmiastowe poszukiwania. Około godziny 23 syn Jacek zjawił się w kościele, pytał tam księdza i zakonników, czy widzieli jego mamę, ale nikt nie wiedział, gdzie kobieta może przebywać. Rodzina dzwoniła również do bliskich i znajomych kobiety, ale nie udało się niczego ustalić. Mimo prób ustalenia miejsca pobytu kobiety, żadne z działań nie przyniosły rezultatu. Domyślam się, że pani Danuta nie posiadała telefonu komórkowego, ponieważ nie ma żadnej informacji w źródłach, by próbowano właśnie w ten sposób się z nią kontaktować. Kobieta nie wróciła do domu na noc, dlatego następnego dnia wczesnym rankiem jej syn Jacek postanowił zgłosić zaginięcie mamy. W tym celu udał się na komisariat do Zgierza, natomiast drugi z synów, Stefan, zabrał ze sobą psa, dał mu do powąchania bluzkę mamy i miał nadzieję, że pies będzie w stanie wskazać mu drogę, którą poszła pani Danuta. I tak też się stało. Pies bardzo szybko doprowadził Stefana na miejsce, w którym znajdowało się ciało kobiety. Było to około 500 metrów od domu w lesie, w odległości 3 metrów od drogi, którą pani Danuta szła do kościoła. Było to przy ulicy Antycznej, która w odróżnieniu od Smardzewskiej nadal jest nieoświetloną, wąską leśną dróżką. Wieczorem musiało być tam naprawdę bardzo, bardzo ciemno. Pani Danuta leżała na brzuchu, była obnażona od pasa w dół. Obok ciała leżała torebka należąca do kobiety. Pasek torebki był zerwany, jakby ktoś szarpał ją i pasek się urwał. W otwartej torbie znajdował się portfel ofiary. Na szyi kobiety wisiał złoty łańcuszek z dwoma wisiorkami. Niczego nie ukradziono, wykluczono więc motyw rabunkowy, a częściowe obnażenie sugerowało motyw seksualny tej zbrodni. W miejscu, w którym odnaleziono ciało pani Danuty, bardzo często odbywały się libacje alkoholowe i dlatego jednym z kierunków prowadzonego wówczas śledztwa było ustalenie, kto mógł w tamtym miejscu i czasie brać udział w tego typu spotkaniach przy butelce, ale oznaczałoby to, że sprawca musiał być osobą przypadkową. Pani Danuta była bita po twarzy, prawdopodobnie pięścią. Po tym, gdy upadła, sprawca prawdopodobnie klęczał na niej i udusił ją. Wskazują na to połamane żebra. Przyczyną śmierci było gwałtowne uduszenie, do którego doszło na skutek ucisku szyi, na przykład stopą, kolanem lub jakimś przedmiotem. Czas zgonu określono na godzinę 21:30 dnia 2 października 2006 roku, czyli kobieta zginęła właściwie zaraz po wyjściu z domu. Mąż idący do kościoła nie spotkał nikogo w miejscu, w którym zginęła jego żona. Czy zatem ktoś czekał na nią i ukrył się przed jej mężem, wiedząc, że za chwilę pani Danuta również pójdzie tą drogą? Czy też ewentualnie przyszedł za nią? Pewna kobieta mieszkająca w okolicy twierdziła, że tamtego wieczora około godziny 22 widziała jeżdżącego na rowerze młodego mężczyznę. Miała wrażenie, że człowiek ten ją obserwuje, jechał za nią, potem zawracał i tak kilkukrotnie krążył wokół niej. W pewnym momencie, gdy na chwilę kobieta straciła go z pola widzenia, uciekła do lasu i ukryła się. Obserwowała później drogę, by zobaczyć, czy mężczyzna na rowerze wróci jeszcze w to miejsce i po chwili zobaczyła go. Zatrzymał się w pobliżu latarni i mogła mu się przyjrzeć i dzięki temu powstał później portret pamięciowy przypuszczalnego świadka, a być może nawet sprawcy zabójstwa pani Danuty. Mężczyzna mógł mieć około 25 lat, poruszał się na rowerze, na którego kołach zamontowane były tak zwane węże świetlne. Mężczyzna miał na głowie charakterystyczną bandanę w paski,
ale do dziś, mimo tego portretu pamięciowego, nie udało się ustalić tożsamości tego człowieka. Według biegłych, zabójcą pani Danuty był mężczyzna o zaniżonej samoocenie, który odczuwał lęk przed nawiązywaniem bliskich relacji. Może mieć też problemy w sferze seksualnej. Syn Jacek był przekonany, że zabójca jego mamy musiał wcześniej dokonać podobnego czynu. Policja sprawdzała również ten trop. Rozpoczęto od przesłuchania ponad setki mężczyzn z województwa łódzkiego, którzy dopuścili się wcześniej przestępstw o podłożu seksualnym. Jednak nikomu nie postawiono żadnych zarzutów, nie udało się znaleźć sprawcy. Udało się natomiast wyizolować materiał genetyczny pozostawiony na miejscu zbrodni przez sprawcę. Porównano go z policyjną bazą, ale nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Wówczas przed śledczymi stanęło żmudne zadanie sprawdzenia spraw nierozwiązanych z terenu całego województwa i porównania ich okoliczności. Była to tytaniczna praca. Wreszcie śledczy ustalili, że podobnie do zbrodni na pani Danucie wyglądały okoliczności zabójstwa 65-letniej pani Czesławy Kubickiej. W zasadzie tym, co łączyło obie te sprawy, był podobny wiek ofiar. Pani Danuta miała 68 lat, pani Czesława 65. Obie były obnażone od pasa w dół i leżały na brzuchu. Miejsca zbrodni były od siebie oddalone zaledwie o 12 kilometrów. Do zbrodni na pani Danucie doszło w 2006 roku, natomiast na pani Czesławie w 2001. Pani Czesława Kubicka mieszkała ze swoim synem Jackiem w Strykowie. W tej samej miejscowości mieszkała również jej córka Jadwiga z rodziną. 1 września 2001 roku pani Czesława wyszła ze swojego domu w Strykowie przy ulicy Warszawskiej i udała się na spotkanie ze znajomymi emerytami. Wybierali się na wspólną wycieczkę do Łasku. Było około godziny 9, kiedy pani Czesława wyszła z domu. Koszt wyjazdu pokrył jej syn Jacek, ponieważ swoją emeryturę kobieta miała odebrać dopiero następnego dnia po wycieczce. Planowała oddać synowi pieniądze. Około godziny 15 pan Jacek skończył naprawiać samochód, w czym pomagał mu jego szwagier Marian, mąż jego siostry. Pan Jacek zorientował się, że mama nie zabrała z domu kluczy, jadąc na wycieczkę, a on właśnie wybierał się do kościoła i planował wrócić późno. Dlatego poprosił szwagra, by mama mogła u niego poczekać do jego powrotu, a wręcz, jeśli to możliwe, to nawet u niego przenocować. Mężczyzna zgodził się. Autokar z emerytami powrócił do Strykowa o godzinie 16:30. Pani Czesława wysiadła z pojazdu przy ulicy Łukasińskiego. Idąc do domu, weszła jeszcze do dwóch sklepów spożywczych, gdzie zrobiła niewielkie zakupy. Kamera monitoringu w jednym ze sklepów zarejestrowała, jak kobieta wychodzi o godzinie 16:49. Kilka minut później, około godziny 17, była jeszcze widziana przez znajomego, przechodziła przez jezdnię. Tego dnia nie wróciła do domu. Następnego dnia, około godziny 13, jej ciało zostało znalezione w opuszczonym budynku byłej spółdzielni Strykowianka. Na zwłoki natknęły się dzieci. Budynek znajdował się zaledwie kilkadziesiąt metrów od miejsca, w którym kobieta była widziana poprzedniego dnia i zaledwie kilkaset metrów od jej domu. Sprawca ukradł ofierze pieniądze, miała przy sobie około 70 zł. Nie zabrał natomiast jej zakupów spożywczych. Pierwszym założeniem było to, że kobieta mogła paść ofiarą zbrodni z zemsty. W miejscu, gdzie ją zamordowano, spotykali się ludzie spożywający alkohol. Pani Czesława często przeganiała ich z tego miejsca i być może tym razem również tak zrobiła i dlatego ktoś się na nią zdenerwował. Kilka miesięcy po zbrodni zięć ofiary,
Marian zeznał, że tamtego dnia był w opuszczonym budynku, w którym zamordowano jego teściową, pił alkohol z dwoma znajomymi i jednym nieznajomym mężczyzną. Twierdził, że nie mówił o tym wcześniej, ponieważ bał się o swoich bliskich, a o zbrodnię podejrzewał właśnie tego nieznajomego mężczyznę. Według zeznań pana Mariana, mężczyźni skończyli pić przed godziną 17, wówczas zięć poszedł do domu. Nie ujawniono natomiast zeznań jego znajomych, którzy przebywali wraz z nim. Zresztą zięć długo był też głównym podejrzanym policji. Nie mam natomiast wiedzy na temat tego, czy został całkowicie wykluczony, ale zakładam, że skoro nie postawiono mu żadnych zarzutów, to rzeczywiście tak się stało. Pani Czesława miała na ciele rany kłute w okolicach karku, a także rany cięte rąk. Przyczyną jej śmierci było wykrwawienie. Nie stwierdzono śladów gwałtu, choć podobnie jak u pani Danuty nie można wykluczyć motywu seksualnego tej zbrodni. Według psychologa sprawca czuł się w miejscu zbrodni pewnie, a ofiara mogła w sprawcy wywołać złość. Pytanie tylko, czy złość była spowodowana konkretną sytuacją z tego dnia, czy też była tam jakaś eskalacja wcześniej narastającego nieporozumienia. I do dziś obie te zbrodnie, zarówno na pani Danucie, jak i na pani Czesławie, pozostają nierozwiązane i nie ma oczywiście pewności, że mamy tu do czynienia z tym samym sprawcą, ale oczywiście nie można tego wykluczyć. Jeśli ktoś z was wie cokolwiek na temat tego, kto może stać za zabójstwem pani Danuty lub pani Czesławy, proszony jest o kontakt z policją i podzielenie się swoją wiedzą. Jak zwykle możecie oczywiście napisać również do mnie, a ja wszystkie informacje przekażę policji. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka i na kolejne zapraszam was już w piątek. A tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!